Krzysiek zadowolony, ale no, masz ku temu powody. Wygraliście statuetkę dla najlepszego zawodnika i bardzo dobrze to wyglądało. No, może z tym, że to bardzo dobrze wyglądało, to trochę nie tak, nie do końca, bo tych błędów było dużo i widać było już duże zmęczenie z obydwu stron, także taki mecz był troszkę z obniżonymi lotami i z jednej, i z drugiej strony. Ale przed Wami piąte spotkanie. Chcieliście po wczorajszym meczu doprowadzić do tego meczu, ważnego dla Was meczu. To jest dodatkowy atut pod kątem psychologicznym, to dzisiejsze zwycięstwo, czy rywalizacja zaczyna się od nowa? Tak, nie można się poddawać. Wiadomo, że cały czas trzymamy się tego, że to my byliśmy po rundzie zasadniczej na piątym miejscu i wydaje mi się, że jesteśmy lepszą drużyną. Także nikt tutaj nie wychodzi na parkiet, jeżeli nawet przy tym wczorajszym tie-breaku, gdzie mogliśmy się podłamać troszkę i to spotkanie już gdzieś tam odpuścić, to jednak potrafiliśmy się jeszcze zebrać i mając świadomość, że to ostatnie spotkanie jest w Olsztynie, ja mam nadzieję, że tutaj już kibice dopiszą, nie będzie frekwencji takiej jak przed świętami, no, i pomogą nam kibice w większej ilości i my będziemy się bardzo cieszyć z tego piątego miejsca, bo jednak jest to takie, no już od miesiąca się mówi, gdzieś tam mistrzostwo Polski tej grupy B. No, wiadomo, że Warszawa się nie położy w tej środę. No na pewno gdzieś tam zaważy dyspozycja dnia i jest czas na regenerację sił, są 2 dni na to, żeby odpocząć, wrócić, gdzieś tam delikatnie przytrenować i na pewno nie odpuści. Kuba jest ambitnym chłopakiem i tutaj na pewno zmotywuje na tyle. Zresztą niektórych nie musi motywować, niektórzy też doświadczeni jak Marcin Nowak czy Maciej Pawliński sami się zmotywują. Jesteś zadowolony po dzisiejszym meczu, nie ma co ukrywać. Rozmawialiśmy tydzień temu, o Twojej przyszłości było wiadomo niewiele. Mówiłeś, że po świętach może coś będzie. Szykujesz jakąś niespodziankę dla kibiców? Oficjalnie na razie nie szykuję. Nie, wstrzymam się na razie jeszcze z jakimiś wypowiedziami na ten temat, więc odpuszczę na razie temat.